Dzień dobry, to ma dzisiejsze lekcje do powtórzenia wiadomości z działu substancje chemiczne. A więc przygotowujemy się do pierwszego sprawdzianu z chemii. Podczas tej lekcji będziemy utrwalali naszą wiedzę, którą zdobyliśmy od początku roku szkolnego. A więc utrwalimy sobie znaczenie piktogramów ostrzegawczych, nazwy sprzętów i szkła laboratoryjnego, odróżnianie zjawiska fizycznego od reakcji chemicznej, podział substancji na pierwiastki, związki chemiczne i mieszaniny. Utrwalimy też sobie metody rozdzielania mieszanin substancji. Potrenujemy rozwiązywanie zadań o gęstości substancji, a także przypomnimy sobie i utrwalimy właściwości metali i niemetali. A więc przechodzimy do zadań. Zadanie pierwsze. Połącz piktogramy ostrzegawcze z ich znaczeniami. Tutaj podczas tej lekcji często będę prosił o zatrzymywanie filmików, tak żebyście mieli czas zapoznać się z treścią zadania, żeby je zrobić samodzielnie. A następnie potem będę pokazywał, w jaki sposób dane zadanie należało rozwiązać, albo wskazywał no, kierunki, w których można się poruszać, tak żeby rzeczywiście to zadanie zrobić w sposób poprawny. Bo czasami się zdarza tak, że niektóre zadania, choćby na przykład dotyczące rozdzielania mieszanin, mają wiele możliwości, wiele poprawnych rozwiązań. Ja po prostu będę tylko kierował na niektóre z nich na wybrane. Także tutaj też przy tym zadaniu proszę, abyście zatrzymali filmik, próbowali to zadanie zrobić samodzielnie i za chwilkę sobie sprawdzimy. Zatrzymujemy, próbujemy samodzielnie. A więc, trupia czaszka z dwoma skrzyżowanymi piszczelami to oczywiście jest oznaczenie substancji silnie toksycznej. Następnie mamy uszkodzony blat i poparzoną rękę, to jest oczywiście piktogram ostrzegawczy o substancji żrącej. Następnie piktogram z płomieniem, jest to substancja łatwopalna. Następnie popatrzmy, mamy usechnięte drzewo i padniętą rybę, jest to substancja, która jest szkodliwa dla środowiska. I metodą eliminacji zostaje nam jeszcze sylwetka człowieka z pająkiem, to jest substancja szkodliwa dla zdrowia. Tak jest znaczenie poszczególnych piktogramów. Zadanie drugie, podaj nazwy sprzętów i szkła laboratoryjnego przedstawionych poniżej. Czyli mamy tutaj określić, jak się dany sprzęt czy dane szkło nazywa. Także przypomnijcie sobie te informacje. Spróbujcie zrobić zadanie samodzielnie i za chwilkę sobie sprawdzimy. Czyli podaj nazwy sprzętów i szkła, czyli mamy tak. Tutaj pierwsza sytuacja. Mamy probówki. Probówki, czyli te szklane rurki dosyć długie, można tutaj w nich przeprowadzać różne reakcje w niewielkiej skali. Probówki znajdują się oczywiście w statywie, czyli to jest statyw do probówek. Następnie mamy obok kolbę stożkową, to się nazywa kolba stożkowa. Następnie dalej mamy lejek. Tutaj to urządzenie, które jest, ten sprzęt, który jest, a właściwie to szkło, które jest potrzebne, jest podobne do lejka, to się nazywa rozdzielacz. Rozdzielacz, czyli mamy tutaj taki kranik, który możemy otwierać i zamykać i dzięki temu możemy rozdzielać dwie ciecze, które się ze sobą nie mieszają. Ten sprzęt z kolei to jest zlewka. To jest palnik piwstusowy. A to z kolei jest łapa do probówek. Łapa do probówek. Czyli wtedy, kiedy coś ogrzewamy, no to raczej w takiej sytuacji nie będziemy trzymali bezpośrednio za probówkę, tylko no, taką probówkę należy umieścić w łapie i dopiero łapę możemy trzymać, tak żeby sobie nie zrobić krzywdy, żeby we właściwy sposób się tym sprzętem obsługiwać. Także
Takie tutaj przedmioty mamy przedstawione na tym slajdzie. I przechodzimy do kolejnego zadania. Trzecie. Które z poniższych procesów są zjawiskami fizycznymi, zatem, a które reakcjami chemicznymi? Spróbujcie znowu zrobić zadanie samodzielnie. Za chwilkę podam rozwiązania, najpierw pokombinujcie trochę samodzielnie. A więc stopnienie lodu to jest taki proces, podczas którego no, żadna nowa substancja nie powstaje, po prostu mamy powstawanie wody w ciała stałego, a więc zjawisko fizyczne. Spalanie węgla tworzy się na przykład, tworzą się tlenki węgla, a więc nowe substancje inne niż węgiel, więc mamy do czynienia z reakcją chemiczną. Krzepnięcie wosku to jest ten sam typ zjawiska, co w przypadku topnienia lodu, więc jest to zjawisko fizyczne. Mamy tutaj zmianę stanu skupienia, nowe substancje nie powstają. Kwaśnienie mleka to już jest coś innego. Tutaj już powstają choćby na przykład kwas mlekowy. Trochę inne właściwości niż takie zwykłe mleko, więc tutaj mamy do czynienia z reakcją chemiczną. Następnie mielenie pieprzu. Tutaj zmieniamy stopień rozdrobnienia substancji, ale nic nowego nie otrzymujemy, zjawisko fizyczne. Rdzewienie żelaza wiąże się z powstawaniem rdzy arca, ma zupełnie inny wygląd, zupełnie inne właściwości niż samo żelazo, więc do czynienia mamy tutaj w tym przypadku z reakcją chemiczną. I rozdrabianie cukru do cukru pudru. Mamy znowu to samo sytuację co w przykładzie piątym, więc mamy do czynienia ze zjawiskiem fizycznym. Tak tutaj należy te poszczególne procesy zaklasyfikować. Zadanie czwarte. Do jakiej grupy pierwiastki, związki chemiczne, mieszaniny jednorodne, mieszaniny niejednorodne zaliczysz poniższe substancje? Zapoznajcie się z treścią zadania. Znowu spróbujcie zrobić samodzielnie. Za chwilkę sobie sprawdzimy. Czyli magnez, substancja, która jest zaliczana do pierwiastków chemicznych, czyli tutaj zapisujemy sobie pierwiastki. Piasek z wodą jest to mieszanina, co więcej jest to mieszanina niejednorodna, bo bardzo łatwo wskazać, gdzie jest piasek, gdzie jest woda, czyli mieszanina niejednorodna. Wodór to z kolei jest pierwiastek chemiczny, czyli pierwiastki. Tutaj mieszaniny jednorodne, niejednorodne, przepraszam. Woda czysta chemicznie, czyli mamy tutaj do czynienia ze związkiem chemicznym, a więc związki chemiczne. Następnie mamy woda z octem. Jest to mieszanina dwóch substancji, jakby nie patrzeć. Jest to co więcej mieszanina jednorodna, bo jak zmieszamy wodę z octem, na przykład chcemy przygotować zalewę do konserwowania ogórków, no to wtedy tutaj nie jesteśmy w stanie dokładnie pokazać, gdzie jest woda, gdzie jest octem. Jak zmieszamy, no to już to jest twór jednorodny. A więc mieszaniny jednorodne. Dwutlenek węgla, czyli mamy tutaj do czynienia z podobnym rodzajem substancji jak z wodą, czyli jest to związek chemiczny, a więc związki chemiczne. Dwutlenek węgla, jak sama nazwa wskazuje, składa się z tlenu i z węgla. Dokładnie jeszcze, jak jest zbudowane, będziemy sobie omawiali podczas dalszej nauki chemii. Na razie na tą chwilę wystarczy, jak zaklasyfikujemy to do związków chemicznych. Popatrzmy dalej. Sól z pieprzem. Tutaj będziemy mieli do czynienia na pewno z mieszaniną. Sól jest ciałem bardzo białe, pieprz natomiast jest ciemny, więc tutaj łatwo po wymieszaniu soli z pieprzem odróżnić, gdzie to jest, w którym miejscu, a więc mamy do czynienia z mieszaniną, która jest niejednorodna, więc zapisujemy sobie mieszaniny niejednorodne. Następnie powietrze, czyli ten gaz, ta mieszanina gazów, która nas otacza. Skoro powiedziałem mieszanina, no to
z racji tego, że nie widzimy poszczególnych składników powietrza, jest to mieszanina jednorodna, nie widzimy, w którym miejscu jest tlen, w którym miejscu jest na przykład azot, w którym miejscu są na przykład gazy szlachetne, pyłki. Czy to jeszcze, jak jest ich duże stężenie, to jesteśmy w stanie dostrzec jeszcze, ale to musiałoby być też naprawdę bardzo duże. Takie, które są rzędu mikrometrów, a nawet i mniejsze, no to takich nie jesteśmy w stanie dostrzec. Po prostu no, powietrze wygląda na nas jak no, po prostu przezroczysty, bezbarwny gaz. Więc z tej okazji możemy tutaj zaklasyfikować powietrze do mieszanin jednorodnych, a więc mieszaniny jednorodne. I zadanie jest już zrobione. Zadanie piąte. Przy porządku i nazwie metod rozdzielania substancji do schematów, czyli mamy filtrację, naczyniowe sączenie, destylacja, chromatografia, krystalizacja, odparowanie, użycie magnesu, użycie rozdzielacza, rozpuszczanie. Do każdego rysunku przyporządkujcie odpowiednią nazwę metody rozdzielania. Za chwilę sobie to zadanie sprawdzimy. Zatrzymujemy filmik najpierw samodzielnie. A więc filtracja to będzie ten zestaw, czyli mamy wykorzystanie sączka. Ciało stałe, które się nie rozpuszcza w wodzie, zostanie nam właśnie w lejku na sączku. A więc tutaj filtracja, w nawiasie sączenie. Dalej, destylacja, aparatura do destylacji jest tutaj. Destylacja. Popatrzmy dalej. Chromatografia, czyli rozdział mieszanin wieloskładnikowych, takich mieszanin, które składają się z substancji barwnych, substancji kolorowych, czyli będzie to tutaj ten schemat. Chromatografia. Następna metoda krystalizacja. Krystalizacja będzie w tym punkcie, czyli tutaj jeszcze dodatkowo mieszanina jest obłożona lodem, tak żeby obniżyć temperaturę i żeby szybciej rzeczywiście te kryształki się tutaj tworzyły, a więc krystalizacja. Następnie odparowanie, to będzie ten schemat. Użycie magnesu, czyli ten schemat. Użycie magnesu, czyli żeby oddzielić na przykład opiłki żelaza od na przykład piasku, soli kuchennej, czy od choćby siarki na przykład. Więc takie wykorzystanie mamy tutaj właściwości magnetycznych. Następnie popatrzmy, użycie rozdzielacza. Rozdzielacz mamy tutaj, więc użycie rozdzielacza. I zostaje nam jeszcze rozpuszczanie, a więc ostatni schemat, który jest niepodpisany, czyli ten tutaj. Rozpuszczanie. Czyli wtedy, kiedy na przykład jedna z substancji z mieszaniny niejednorodnej rozpuszcza się w wodzie, albo może być też mieszanina jednorodna, bo też nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy na przykład sól kuchenną zmieszać od choćby na przykład kredo. Kreda w wodzie się rozpuszczać jako tako nie będzie, sól kuchenna owszem. I poprzez rozpuszczenie łatwo można oddzielić właśnie jedną substancję od drugiej. Wystarczy tylko potem jeszcze zastosować od choćby na przykład filtrację, czyli kreda nam zostanie na sączku. Woda będzie zawierała sól, wystarczy ją podać albo krystalizację, albo destylację, albo po prostu odparować i w bardzo łatwy sposób można oddzielić kredę od soli kuchennej na przykład. Także tutaj to zadanie mamy zrobione i przechodzimy do następnego. Zadanie szóste. Podaj sposób rozdzielania następujących mieszanin. Czyli mamy do rozdzielenia sól z pieprzem, woda z kredą, woda z piaskiem, siarka z opiłkami żelaza, ryż z kaszomanno, woda z solą i woda z octem. Na podstawie tych metod, które sobie chwilę temu przypomnieliśmy, spróbujcie zastanowić się, co trzeba zrobić, żeby tę mieszaninę rozdzielić. Zaproponujcie swoje pomysły, za chwilę sobie sprawdzimy. Ja podam swoje przykładowe rozwiązania. Także zatrzymujemy filmik i robimy zadanko. A więc sól z pieprzem, mieszanina niejednorodna. Tutaj na początek należy zastosować rozpuszczanie.
rozpuszczanie, potem filtracja, czyli inaczej mówiąc sączenie, tak żeby oddzielić pieprz od wody z solą, następnie odparowanie, wody i mamy oddzieloną sól od pieprzu tym sposobem. Popatrzmy dalej, woda z kredą. Tutaj można zastosować po prostu filtrację. Ostatecznie mogłoby być też i odparowanie, ale tutaj w zupełności nam taka metoda wystarczy. Popatrzmy dalej, woda z piaskiem też na podobne zasady jak ta kreda, czyli filtracja. Ewentualnie odparowanie, normalne odparowanie. Czyli po prostu ogrzewamy, aż nam woda cała się wygotuje i po prostu wyjdzie nam z tego piasku. Siarka z opiłkami żelaza, w zależności od tego, jak duże są opiłki żelaza, jak duże są grudki siarki, no to tutaj kilka można użyć. Ale myślę, że taka, która będzie tutaj uniwersalna i która zawsze da egzamin, to będzie użycie magnesu. To akurat tutaj zawsze się sprawdzi. Gdyby były duże opiłki żelaza, ewentualnie duże kawałki siarki, no to można jak kopciuszek wyciągać pęsetko, poszczególne kawałeczki i w ten sposób rozdzielić mechanicznie. Ewentualnie, jeżeli było na przykład duże grudki siarki, a na przykład pył żelazowy, małe opiłki żelaza, to można ewentualnie użyć sita o odpowiedniej szerokości oczek i w ten sposób też można tutaj to mieszaninę rozdzielić. Na pewno z magnesem wyjdzie zawsze. I natomiast jeśli chodzi o pozostałe metody mechaniczne, no to zależy po prostu od tego, jak ta mieszanina wygląda. Bo tutaj jest za mało informacji, żeby można było coś dalej przewidywać i wymyślać inne metody. Dalej, ryż z kaszą manną. Tutaj zdecydowanie polecam użycie sita, ze względu na to, że po prostu kasza manna jest drobnoziarnista, natomiast ryż no, to są takie większe ziarenka, więc łatwo na sitku zostaną i kaszę manną po prostu można tutaj przesiać. Czyli użycie sita. Woda z solą. Tutaj mamy kilka możliwości. Możemy albo zostawić do wykrystalizowania sól kuchenną. Możemy na przykład oddestylować wodę, albo możemy ją po prostu odparować. Ja tutaj wybieram sobie krystalizację, tak nazwany. Krystalizacja. Czyli po prostu czekamy, aż woda sama z siebie odparuje i jak te kryształy po prostu nam wyrosną na ściankach tego naczynia, które tę mieszaninę trzymamy na przykład na słoiku. Popatrzmy dalej. Woda z octem, mieszanina jednorodna, ciekła. Tutaj jedna metoda tylko zda egzamin, jest to destylacja. No i mamy podane sposoby rozdzielania poszczególnych mieszanin. Zadanie jest zrobione. Zadanie siódme. Ile wynosi gęstość srebra, jeśli wiadomo, że jego kawałek o masie 105 gramów ma objętość 10 cm3? Czyli zadanie jedno z tych, które było na lekcji o gęstości substancji. Na to też już te tematy powinny być, także już powinniście wiedzieć, w jaki sposób tę gęstość tutaj wyliczyć. Spróbujcie to zrobić samodzielnie. Zatrzymajcie filmik i za chwilę sobie sprawdzimy rozwiązanie. A więc najlepiej to zadanie rozwiązać metodą dane szukane wzoru obliczenia. Czyli po tej stronie zapisuję szukane, po tej stronie zapisuję dane. Czyli ile wynosi gęstość srebra, a więc przeszukane zapisuję ρ, równa się, znak zapytania. Jeśli wiadomo, że jego kawałek o masie 105 gramów, czyli tu gdzie mamy dane m równa się 105 gramów, ma objętość 10 cm3, czyli znamy tutaj objętość tego kawałka. V równa się 10 cm3. Wystarczy teraz zapisać wzór na gęstość, czyli mamy ρ równa się m dzielone przez V. I teraz podstawiamy za m 105 gramów, czyli jeszcze raz piszę ρ równa się kreska ułamkowa 105 gramów, zamiast V zapisuję 10 cm3. Równa się, czyli mamy przesunięcie przecinka o jedno miejsce w lewo, czyli daje nam to 10,5 grama na centymetr sześcienny. Tutaj te jednostki się nie poskracają. Przypominam po raz kolejny,
Jednostką gęstości jest gram na centymetr sześcienny w tym przypadku, a więc to już jest nasz wynik. I na tym rozwiązywanie tej części obliczeniowej się kończy. Wystarczy tylko podać jeszcze odpowiedź do zadania, bo jest pytanie, więc odpowiedzi pisemnej należy tutaj udzielić, a więc gęstość srebra wynosi 10,5 grama na centymetr sześcienny. To już jest kompletnie rozwiązane całe zadanie. Zadanie ósme. Wymień po 3 cechy charakterystyczne dla metali i niemetali. Czyli mamy tutaj przykładowe próbki różnych metali. Celowo są niepodpisane, bo chodziło mi tutaj o to, żeby pokazać, że te metale w różny sposób mogą wyglądać. Tak samo jak tutaj nie są podpisane próbki niemetali. Więc przyglądając się na tę ilustrację, proszę wykombinować po 3 cechy charakterystyczne zarówno dla jednej, jak i drugiej grupy pierwiastków. Zatrzymujemy filmik, próbujemy najpierw samodzielnie. Nawet przyglądając się tutaj na tę ilustrację, możemy zaproponować co? Na przykład w przypadku metali stały stan skupienia. Stały stan skupienia. Dla większości. Wyjątkiem, przypominam, jest rtęć, ta jest w temperaturze pokojowej cieczą. Co jeszcze? Barwa szara, łamana srebrna. Co jeszcze? Posiadają połysk. I takich cech jeszcze można byłoby wpisać. Na przykład są kowalne, są ciągliwe, także tego typu rzeczy. Popatrzmy teraz na próbki niemetali. Tutaj mamy gaz, prawdopodobnie jest to chlor. Tutaj mamy z kolei próbkę bromu, czyli niemetal w postaci ciepłej. Tu będzie węgiel, tu będzie z kolei siarka na przykład. A więc przyglądając się na te substancje, po pierwsze różne stany skupienia, różne barwy. Może zapiszmy różne stany skupienia. Różne barwy. Co jeszcze? Na pewno będą te niemetale zdecydowanie inaczej się zachowywały niż metale. Na przykład metale są kowalne, są ciągliwe. W przypadku niemetali tego powiedzieć już nie można. Także to może sobie zanotujmy. Nie są kowalne i ciągliwe. Oczywiście są wyjątki od tego, ale chodzi tutaj o generalizowanie, podanie takich cech charakterystycznych dla całej grupy, pierwiastków. Zadanie dziewiąte z krzyżówką. Także proszę, żeby się zapoznać z hasłami, które trzeba odcyfrować. Za chwilę sobie sprawdzimy, zatrzymujemy filmik, robimy samodzielnie. Czyli proces opadania ciała stałego w cieczy na naczynia nazywamy sedymentacja. Sedymentacja. Dwa. Szklany pernik w laboratorium chemicznym jest to bagietka. Bagietka. Trzecie. Służy do oddzielania na przykład wody od oleju roślinnego. Jest to rozdzielacz. Rozdzielacz. Metoda rozdziału wykorzystująca znaczną różnicę temperatur wrzenia składników mieszaniny jest to destylacja. Pięć. Proces otrzymywania konkretnej czystej substancji jest to oczyszczanie. Sześć. Zlewanie cieczy z nad osadu jest to dekantacja. Dekantacja.
Metoda rozdziału substancji wykorzystująca słabą rozpuszczalność jednej substancji w drugiej. Tutaj będzie to albo sączenie, albo filtracja, jedna albo druga nazwa. Zobaczmy. Aha, czyli filtracja nie, czyli będzie to sączenie. Sączenie. 8. Na przykład gazowy lub spirytusowy. Chodzi tutaj oczywiście o palnik. Palnik. Metoda rozdziału mieszanin, która polega na przejściu jednego ze składników w stan gazowy. Chodzi tutaj o odparowanie. Odparowanie. I 10. Wykorzystuje właściwości magnetyczne, na przykład do oddzielania przedmiotów żelaznych na wysypiskach. I chodzi tutaj oczywiście o magnes. Magnes. I hasło, które uzyskaliśmy, jest to mieszanina. Zadanie 10. Podziel podobne pierwiastki na metale i niemetale. I mamy do podziału cyna, żelazo, cynk, tlen, azot, rtęć, chlor, krzem, miedź, potas, bor i glin. Czyli korzystamy z układu okresowego pierwiastków, a więc takie oto zestawienie. Czyli przyglądamy się, który pierwiastek jest na którym polu. Na niebiesko mamy zaznaczone metale, na pomarańczowy kolor mamy zaznaczone niemetale, a więc na tej podstawie będzie można się zorientować, który rodzaj pierwiastka przyporządkować do konkretnej substancji. Zróbcie to zadanie samodzielnie. Za chwilę sobie sprawdzimy. Zatrzymujemy filmik. A więc cyna jest to metal, więc zapisujemy tutaj cyna. Żelazo to również metal. Cynk także metal. Przypominam, jest różnica cyna, a cynk to są zupełnie różne rzeczy. Tlen jest to nie metal. Dalej, azot również nie metal. Rtęć jest to metal, jedyny w formie ciekłej w temperaturze pokojowej, ale metal, czyli rtęć w tym miejscu. Chlor jest to nie metal. Następnie krzem. Tutaj krzem jest klasyfikowany do niemetali, a więc krzem w tym miejscu będzie. Miedź jak najbardziej jest metalem. Miedź. Następnie weźmy sobie potas. Potas jest metalem, czyli tutaj. Potas. Bor jest z kolei niemetalem. Jeszcze został nam glin. Czyli na czym jest aluminium, jest to metal. Zadanie 11. Które z podanych substancji są związkami chemicznymi, a które pierwiastkami? Czyli mamy do rozsądzenia, czy tlenek, cynku, woda, azot, chlorek, potasu, miedź, amoniak, wapń, kwas solny, żelazo i fosfor, które substancje do których grup trzeba przypisać. Spróbujcie to zadanie zrobić samodzielnie. Za chwilę sobie sprawdzimy. A więc tlenek cynku, dwie różne substancje, dwa pierwiastki wchodzą w skład jego, więc jest to związek chemiczny. Związki chemiczne. Woda też jest związkiem chemicznym, skład, inna nazwa to tlenek wodoru, a więc wypisujemy związki chemiczne. Azot jest pierwiastkiem chemicznym, bo jest, no, na prostsze rzeczy już się go rozłożyć nie da, czyli pierwiastki chemiczne. Chlorek potasu, czyli substancja, która się składa, zawiera chlor i zawiera potas, a więc związek chemiczny. Związki chemiczne. Dalej, miedź jest to pierwiastek, a więc pierwiastki
chemiczne. Amoniak składa się z azotu i z wodoru, więc jest to związek chemiczny, a więc związki chemiczne. Wapń jest metalem, który się znajduje w układzie kresowym, a tam znajduje się z kolei pierwiastki, więc pierwiastki chemiczne. Kwas solny, czyli tutaj substancja, która jest zaliczana do związków chemicznych, a więc związki chemiczne. Żelazo, czyli pierwiastki chemiczne. I fosfor również tutaj do tego będzie zaliczany, także tutaj mamy też pierwiastki chemiczne. A więc, żeby to zadanie można było zrobić, po prostu trzeba było popatrzeć w układ okresowy. Wszystkie te substancje, które były wymienione i znajdowały się w układzie okresowym, to oczywiście pierwiastki, natomiast te, które w układzie się nie znajdują, są to związki chemiczne. Znaczy tutaj na podstawie właśnie tego układu okresowego, tej ściągawki, o której Wam mówiłem wielokrotnie, można po prostu tego typu zadania robić. A więc wystarczy po prostu popatrzeć, które pierwiastki są w układzie okresowym, które substancje się znajdują w układzie okresowym. Jeżeli są tutaj zawarte, to na pewno są to pierwiastki. Wszystko inne, co nie w układzie okresowym się nie znajduje, będziemy klasyfikowani do związków chemicznych. Tak to można sobie zadanie zrobić. Tyle na dzisiejszej lekcji. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę powodzenia na sprawdzianie i do zobaczenia.